Cześć, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj książkę, dzięki której pokochacie książki, nawet jeśli nie lubicie czytać. To książka zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Przed sekundą dostałam ją do rąk swoich i muszę Wam powiedzieć, że po prostu pokładam się ze śmiechu i muszę to przeczytać z Wami, żebyście koniecznie na tą książkę trafili w swojej czytelniczej przygodzie, a ubawicie się świetnie i poznacie dużo plusów i minusów wynikających z czytania, ale myślę, że przy okazji będziecie się śmiać do Was. Zresztą sami zobaczcie. Zacznę od rzeczy, które zachęcą, myślę, Was dodatkowo, a znajdują się z tyłu książki. A więc tak, ta książka zdradza wielkie tajemnice dotyczące magicznej mocy książek. Oto dwie z nich. Dzięki umiejętności czytania możesz żywić swój mózg, sprawnie myśleć i realizować swoje największe marzenia. Każda książka to skarb, dzięki któremu stajesz się bogatszy. Chcesz poznać inne? Zajrzyj do środka. I to czynię. Są tutaj świetne grafiki, mamy tutaj informacje o autorze, ale cóż takiego chcę Wam powiedzieć bardzo śmiesznego, nie chcę tam Wam wszystkiego pokazywać, ale no dobra, plusy. Od czytania w ogóle nie tyjesz. Widzicie, a Napoleonka ma 100 kalorii, a książka o Napoleonie ma 0 kalorii, więc lepiej połykać książki niż ciastka czy kiełbasy. No to jest ważny argument. Ale teraz poważne sprawy. Czy nadmierne czytanie prowadzi do choroby? W szpitalu ofiara intensywnej lektury po przeczytaniu 20 powieści, 12 komiksów w 3 dni. Zasadniczo nic się nie powinno dziać, ale możesz także nawet umrzeć. Przekręć szybko stronę. Dowód. Ta osoba zakrztusiła się na śmierć wczoraj wieczorem, czytając bardzo śmieszną książkę. No i widzicie, tak jest śmiertelnie zabawna lektura, może doprowadzić do tego, że umrzecie ze śmiechu. No oczywiście jest tu masa bardzo śmiesznych rzeczy, tysiące argumentów. Muszę Wam znaleźć to o królikach koniecznie. Czekajcie, dajcie mi chwilę. O, jest. Książki są jak króliki, codziennie pojawia się tysiące nowych. Ale książki są lepsze od królików, bo nie trzeba co rano czyścić klatki, nie trzeba ich karmić co 5 minut, nie trzeba szukać opieki, kiedy wyjeżdżacie na wakacje, nigdy nie znajdziesz zdechłej książki w klatce, książka nie zostawia bobków, książka nie rodzi 25 dzieci w jednej nocy. Tak więc na urodziny poproś o książkę, nie o królika. Słuchajcie, genialne ilustracje, prześmieszne dowcipy. Myślę, że na pewno Wam się ta książka spodoba, a mam nadzieję, że i przy tej okazji pokochacie książki i ona stanie się taką doniczką z kulturą ogólną, tak jak tutaj na tym obrazku, gdzie będziecie, czytając książki, podlewani wiedzą. Świetny patent, jeszcze raz powiem, wydawnictwo Muchomor, książka, dzięki której pokochasz książki. Nawet jeśli nie lubisz czytać, koniecznie to zabierzcie, czytajcie razem z rodzicami i śmiejcie się do rozpuku. Pozdrawiam Was serdecznie.